jubileusz. Mam nadzieję, że jak wszystkie poprzednie, będzie to świetna zabawa, integracja, no i przede wszystkim degustacja zdrowej żywności i zabawa, ogólnie zabawa dobra. Jestem tutaj po raz 9, czyli opuściłem tylko jeden raz praktycznie. Czy impreza się rozrasta, czy widać zainteresowanie? Chociaż no, ja już sam widzę, że jest zainteresowanie. Oczywiście, jak sam pan powiedział, widać, że zainteresowanie jest coraz większe, co nas bardzo, bardzo cieszy. Przypominam sobie ubiegły rok, gdzie była tak pogoda niesprzyjająca. Było bardzo zimno, wiał silny wiatr. A mimo wszystko publiczność dopisała, co przekonało mnie właśnie o tym, że taka impreza jest potrzebna, że ludziom się podoba, że lubią, dlatego bardzo się cieszę. I myślę, że dzisiaj z każdą, no może nie minutą, ale już za godzinę tutaj będzie już całe boisko naszych gości. Tego święta dyni chyba Radaczowi już nikt nie odbierze, nie jest w stanie tego odebrać. No mam nadzieję, bo zrodziło się to tutaj u nas właśnie i zawsze przy tej okazji wspominam Fundację imienia Stanisława Karłowskiego, bo to od nich właśnie wziął się początek, oni w nas zaszczepili tę dynię i tak to się zaczęło, dlatego pozwalam sobie wspomnieć zawsze o nich, bo właśnie z Fundacją imienia Stanisława Karłowskiego bardzo długo współpracujemy właśnie od tego pierwszego festiwalu i ta współpraca się zacieśnia. To, jak pani wspomniała, przede wszystkim impreza integracyjna, ale jest też mnóstwo konkursów. Proszę powiedzieć, jakie tutaj są konkursy? No, na pewno na największą dynię. Obowiązkowo konkurs na największą dynię. Cieszę się bardzo, że te dynie dopisały, bo już miałam obawy, bo rok był niezbyt dobry na dynię. Czyli konkurs na największą dynię, konkursy kulinarne, to jest na najsmaczniejszą potrawę z dyni i konkurs na najsmaczniejsze ciasto, niekoniecznie z dyni, aczkolwiek jest mnóstwo ciast, które rzeczywiście mają w składnikach dynie, są przepiękne. I konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem Mój zaczarowany ogród, z dynią w tle oczywiście. Czyli będzie się tutaj działo i warto tutaj, jak kto nie zdążył w tym roku, niech przyjdzie za rok. Kto nie zdążył, niech żałuje, a za rok oczywiście zapraszamy. Święto dyni, a jak święto dyni, to nie może zabraknąć konkursu na największe dynie. No zdecydowanie, to każdy chyba widzi, wygrają te dwie dynie, które należą do pana. Proszę powiedzieć coś o tych dyniach, wielkoludach. No co już można powiedzieć o tych wielkoludach? Najważniejsze, że są naturalne, tak? Nie pędzone, nie podsypywane, rosły gdzieś z boku. Co prawda obok jest kompostownik, może to dlatego jest kluczem do tego, że urosły takie ładne. No i w miarę jak była ta susza, były trochę podlewane, ale też nie za bardzo, żeby się nie rozbiły, że tak powiem, bo de facto miały być na przetwory. I ja je zabiorę i na przetwory przerobię, tak? Prawdopodobnie w tym roku nie ma urodzaju na dynia. Panu się takie coś udało? Ale powiem tak, faktycznie może nie ma urodzaju, bo wyrosły tylko takie dwie. I tylko dwie wyrosły, nic więcej. Są jakieś takie mniejsze, ale malutkie. W porównaniu z tymi to były... Widzieliśmy, jak pan je tutaj taszczył. Ile takie cudo waży? Ciężko mi powiedzieć. No, ta jest cięższa chyba od tej. No, sprawiło mi tu problem, żeby je podnieść i wrzucić na samochód. Nie? Tak. A proszę powiedzieć, pan jest mieszkańcem Radacza? Z Ostropola jestem, tak? Dobra, czyli hodował pan te dynie specjalnie na ten konkurs, czy po prostu tak ma pan tradycję, że po prostu hoduje dynie? Nie powiem, to pierwszy raz w tym roku posadziłem dynie, bo tak do tej pory to sadziliśmy cukinie, pomidory i to jest, natomiast w tym roku nawet nie z przeznaczeniem na jakiś konkurs, bo ja wiem, że tutaj w zeszłym roku był, natomiast nie sądziłem, że mi takie wielkoludy
wyrosną, nie? Także na pewno nie były spędzone pod ten konkurs. Wie pan, że po tym konkursie będą na pana mówić król dyni tutaj w okolicy? No trudno, będę musiał się z tym pogodzić i w przyszłym roku też będę chyba chciał posadzić, żeby... Musi pan postawić na dynię, nie ma pan wyjść? No chyba tak. Powiedział pan, że te dynie pójdą na przetwory. Co z takiej wielkiej dyni można zrobić? One miały być w słoiki, krojone w kawałki, w occie, marynowane, ewentualnie jakąś zupę dyniową gotować, jakieś ciasto dyniowe, bo też takie rzeczy umiem robić. No dobra, co prawda konkurs jeszcze nie rozwiązany, ale my już panu gratulujemy zwycięstwa i to zdecydowanego. Konkurencję pan zostawił daleko, daleko w tyle. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Tak jak tutaj widać, jest naprawdę dużo tych potraw, od przetworów, jak tutaj widać, są to dżemy, naleśniki, tatra, zupy, nawet nalewka, tutaj zupa dyniowa, zapiekanki, nawet frytki, bułeczki, a tu są zrazy przykryte, żeby były ciepłe. Czyli to wszystko zależy w sumie od pomysłu, tak? Z dyni można prawie wszystko zrobić. Swojej inwencji osoby, która chce tutaj przedstawić swoje wyroby. Jest pani tutaj któryś raz z roku na tej imprezie? Jestem. A proszę powiedzieć, no bo ja też jestem często, czy są jakieś nowości w tym roku, coś, czego nie było? Nalewka chyba, tak? Na pewno nowością jest nalewka i zrazy. Ja jeszcze nie widziałam tutaj, aczkolwiek może umknęło mi to. Wszystko wygląda pysznie, ale co jest najsmaczniejsze, przynajmniej według pani? Według mnie wszystko jest pyszne. Nie ma niczego gorszego i lepszego. Wszystko jest pyszne. A kto to robi? To skrzyknęłyście się pani tutaj z okolicy, czy to były wyznaczone osoby, jak to jest? Nie. Każdy, kto ma życzenie, przynosi potrawę na konkurs. Wcześniej zostało to ogłoszone i każdy podejmuje własną decyzję. Czyli wszystkie te potrawy uczestniczą w konkursie, biorą udział? Nie. Później będzie, znaczy jest wyznaczona komisja i komisja wyłoni najlepsze danie, a my później te danie sprzedamy. A powie pani, co jest takim czarnym koniem? Czy ta nalewka dzisiaj ma największe szanse? Wszyscy są zainteresowani nalewką, więc... Każdy by chciał spróbować pewnie. Tak, nawet pytają, czy będzie to jako cała butelka, czy na kieliszki. Ale my jeszcze tego nie wiemy.